zainteresowanie problematyką depresji u mężczyzn, a właściwie odrębnych objawów depresji u mężczyzn i u kobiet, ma swoich kilka źródeł. Mianowicie pierwsze źródło jest takie, że to jest doświadczenie wprowadzonego w latach 80. ubiegłego wieku na wyspie Gotlandia w Szwecji programu prewencji samobójstw. Otóż okazało się, że na tej wyspie jest bardzo wysoki procent samobójstw zakończonych śmiercią, znacznie wyższy niż w innych rejonach Szwecji. W związku z czym postanowiono przeprowadzić program profilaktyczny, który będzie skierowany do grupy lekarzy pierwszego kontaktu. To znaczy lekarze pierwszego kontaktu to jest jedyna grupa, która może się zetknąć z potencjalnymi osobami, którzy nie pójdą do psychiatry ani do psychologa, a lekarz ich przyjmuje. Przeszkolono wszystkich lekarzy na wyspie pod względem tego, aby rozpoznawali potencjalną depresję u swoich pacjentów, czyli żeby w czasie wizyt także zapytali o te objawy. Ten program został wprowadzony w latach 80. i spowodował znaczne obniżenie liczby samobójstw i znaczną poprawę funkcjonowania wielu osób. Zmniejszyła się ilość używanych leków, nadużywania alkoholu, a także leków uspokajających, no i mniej było samobójstw. Natomiast dokładna analiza tego programu doprowadziła do takiego wniosku, że te korzystne zmiany wystąpiły wyłącznie u kobiet. To znaczy u mężczyzn taka, jaka liczba była, taka po tym programie pozostała. Nic się nie zmieniło. W związku z czym, ponieważ ten program był oparty na takich klasycznych objawach depresji, pomyślano sobie, że być może mężczyźni mają inne nieco objawy i dlatego lekarze ich o to nie zapytali. I to było pierwsze źródło. Drugie źródło wynika z takich danych, które są, dotyczą całego świata, ale w krajach Europy Wschodniej są szczególnie istotne, mianowicie znacznej dysproporcji, jeśli chodzi o samobójstwa zakończone śmiercią w liczbie kobiet i mężczyzn. To znaczy, chodzi o to, że we wszystkich krajach, ale mówię w Polsce na przykład jest to stosunek 1:5, pięciokrotnie częściej mężczyźni umierają w wyniku próby samobójczej niż kobiety. Ponieważ depresja jest jednym z głównych przyczyn prób samobójczych, a depresję diagnozuje się znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn, no to zaczęto się zastanawiać, skąd taka różnica. Częściej kobiety mają depresję, a mężczyźni częściej popełniają samobójstwa we wszystkich, tak jak powiedziałem, krajach. W związku z czym to było jak gdyby takie drugie źródło zainteresowania tą problematyką. No i badacze, głównie pan profesor Wolfgang Rutz z Instytutu Karolinska w Szwecji, rozpoczęli na ten temat szczegółowe badania, które doprowadziły do takich wniosków. Te wnioski są na razie jeszcze takie ostrożne, że być może u części mężczyzn objawy depresji przebiegają nieco inaczej. Te objawy depresji nie charakteryzują się tym, co u kobiet, czyli smutkiem, wycofaniem, jakimś takim brakiem przyjemności, płaczliwością, ale raczej takimi objawami jak drażliwość, agresywność, irytacja, wszystko wyprowadza z równowagi, podejmowanie zachowań ryzykownych, na przykład nadużywanie alkoholu, narkotyków, ryzykowna jazda samochodem, bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne, w związku z czym ryzykowne przypadkowe kontakty seksualne i tak dalej. Chodzi o to, że istnieje teoria, która mówi, że właśnie to dominuje u mężczyzn. Oczywiście są mężczyźni, u których takie zachowania także występują i nie mają depresji. Chodzi o to, że te zachowania u mężczyzn są zmianą w zachowaniu. Znaczy ktoś, kto normalnie funkcjonuje, nagle wszystko go irytuje, zaczyna być agresywny, chce, żeby go zostawiono w spokoju, nadużywa alkoholu, narkotyków i tak dalej. W związku z czym istotnie jego zachowanie się zmienia, ale w otoczeniu swojemu, najbliższemu, nawet najbliższym, nie mówi o tym, co się dzieje. To znaczy tłumi wszelkie emocje i nie mówi. Pytany o to, co się dzieje, mówi, że wszystko jest w porządku i tak dalej, chociaż widać po nim, że nastąpiła wyraźna zmiana. I nad takimi objawami w tej chwili szereg metod, które stworzono, te objawy diagnozuje. Myśmy zaadaptowali jedną z takich metod, skalę Gotlanda, znaczy Gotland, dokładnie skala profesora Rutza, która już w tej chwili została do warunków polskich zaadaptowana. Jeśli chodzi o przyczyny, to oczywiście poza zmianami biologicznymi, główną przyczyną, którą się upatruje w tym, że ta depresja u mężczyzn może przebiegać inaczej, to jest przyjmowanie takich bardzo sztywnych ról dotyczących zachowań. Te role w stosunku do mężczyzn dotyczą tego, że mężczyzna powinien być odporny, powinien być silny, nie powinien okazywać słabości, nie mówi o emocjach, powinien zapewniać byt rodzinie i tak dalej. W związku z czym, ponieważ
jeżeli ktoś bardzo mocno te normy wyznaje, a mu się coś nie udaje, no to oczywiście nie jest w stanie się do tego przyznać, bo mu te normy nie pozwalają, tylko zaczyna w taki okrężny sposób swoje zachowania coraz bardziej destrukcyjne, bo wiemy, że alkohol nie powoduje, powoduje tylko na chwilę złagodzenia, nie powoduje rozwiązania żadnych problemów, no aż wreszcie dochodzi do sytuacji, w której uważa, iż tylko samobójstwo jest jedynym wyjściem, żeby sobie z tym cierpieniem, któremu nikomu nie powiedział i żadnej pomocy nie poszukał, poradzić.